Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Zagadka Orków Prolog. Witam się z wami w nowym miejscu, a raczej w innym miejscu niż skończyliśmy, ponieważ okazuje się, że coś mi się pobagowało i Erwin powinien do nas sam zagadać. O, dobrze, że jesteś. Mam do ciebie ważną sprawę. O co chodzi? Trzeba udać się do chłopaków i zebrać od nich informacje, które udało im się zebrać. Mam nadzieję, że dowiedzieli się czegoś sensownego. Postaram się ich odszukać. Na taką odpowiedź czekałem. Ruszaj więc, szkoda tracić czas. Im więcej się dowiemy, tym szybciej opuścimy to miejsce. Ruchy, ruchy! W porządku, zapytajmy jeszcze Erwina o kilka spraw. Odkryłeś coś ciekawego w tym zamku? Tak. Kilka rzeczy, w tym jednego człowieka. Nie jesteśmy tutaj przynajmniej sami. Wydawać by się mogło, że to zapomniane przez ludzi miejsce, a tu proszę. Rozmawiałeś już z tym człowiekiem? Próbowałem. Chciałem dowiedzieć się od niego kilku rzeczy na temat tego zamku, ale ten facet nie chciał za bardzo ze mną rozmawiać. Może będzie bardziej rozmowny, jak ty spróbujesz do niego zagadać. Ja już nie mam na to sił, ani ochoty. Spróbuję, ale też nie obiecuję cudów. Każda, nawet najmniejsza informacja się liczy. Jeśli tylko powie ci coś, co uznasz za ważne, powiadom mnie o tym od razu. Ten człowiek może nas naprowadzić do czegoś bardzo ważnego i cennego. Dobrze, oczywiście zapytamy go. Prawdopodobnie chodzi o tego podróżnika, z którym również nie mogłam wcześniej zagadać. A ty dowiedziałeś się czegoś ciekawego na temat tego zamku? Co nieco dowiedziałem się na jego temat. Dużo pomogły mi w tym zapiski znajdujące się w byłej komnacie lorda tego zamku. Twierdza ta została nazwana przez kronikarza Torgardem. Dawniej Torgard uchodził za ostatni bastion i fortecę nie do zdobycia. Słynęła także z rudy, którą pozyskiwała z pobliskich kopalń. Twierdzą, jak i pobliskimi kopalniami zarządzał niejaki lord Remon, jeden z wyżej postawionych królewskich dowódców. Do tej doliny niegdyś zawijało wiele karawan kupieckich. Zamek tętnił swoim własnym życiem. Dopiero nagły napływ orków wszystko zmienił. Orkowie momentalnie zajęli pobliskie kopalnie, mordując wszystkich jej pracowników, jak i obrońców. Szybko stanęli także do oblężenia twierdzy. Przypuszczali dwa szturmy. Każdy z nich zakończył się klęską, niosącą za sobą ogromne straty. Ucierpieli dotkliwie zarówno obrońcy, jak i napastnicy. Dopiero kilka tygodni później, podczas trzeciego szturmu, Torgard padł pod naporem wroga. Orkowie nie oszczędzili obrońców, tylko nielicznym udało się uciec i przeżyć tą masakrę. Taka cudowna twierdza. Szkoda, że pozostały po niej tylko gruzy i wspomnienia. Dobrze, mamy więc niezbędne informacje, świetnie. Możemy teraz iść porozmawiać z tym podróżnikiem. On tutaj gdzieś powinien się kręcić. Ostatnio tutaj piekł mięso, ale widzę, że go teraz tutaj nie ma. Tak czy inaczej, gdzieś go na pewno znajdziemy. Nie wiem, wystarczy, że się przejdziemy naokoło. Gdzieś powinien tutaj być. To jest pewna sprawa. Później, moi drodzy, udamy się w inną stronę w ogóle całkiem. Odsuniemy się od tego zamku. Ewentualnie moglibyśmy udać się do naszego kolegi również, który wiemy, gdzie stacjonuje. Nie byłoby to wcale aż tak głupie. Za to mój skok był bardzo ryzykowny. Dobrze. Gdzie ten pan podróżnik może sobie chodzić? No nie widzę go nigdzie. Może gdzieś tutaj przesiaduje? Musimy znaleźć jakiegoś nauczyciela do otwierania zamków, bo zamków jest naprawdę dużo. Problem w tym, że nie wiem, gdzie takowego szukać. Och, tu jest pan podróżnik i widzę, że chce ze mną ewidentnie rozmawiać. Więc zróbmy sobie pierwszy zapis. Kolejny strażnik. Widzę, że jest was tutaj więcej. Ten wasz dowódca nie wygląda na zbyt miłego. Rozmawiałeś już z nim? Próbowałem, ale ten facet zaciął się tylko na jedno. Żądał ode mnie informacji na temat tego miejsca.
Nie spodobało mi się jego aroganckie zachowanie. Ciebie co do mnie sprowadza? Tak bez żadnego powodu nie zmierzałbyś w moim kierunku. Kim jesteś? Imię. Każdy pyta tylko o nie. A ono przecież nie gra tutaj największej roli. Ciekawe. Nawet bardzo. To więc kim jesteś? Za bandytem i nie wyglądasz. Dobrze mówisz. Jestem poszukiwaczem. Jestem chyba jedyną osobą, która zajmuje się badaniem tajemniczych opowiadań. Wielu ludzi mówiło mi, że to nie ma sensu, ale ja postawiłem na swoim. Warto było. Teraz przynajmniej też się nie zawiodłem. Mhm. Skąd wiedziałeś o istnieniu tego miejsca? W trakcie swojej ostatniej wyprawy do Górniczej Doliny natknąłem się w ruinach Starej Cytadeli na starą, zakurzoną książkę. Udało ci się przedostać przez hordy orków tylko po to, by zbadać ruiny Cytadeli? Odważny jesteś. Wielu za odwagę płaciło swoim życiem. Ha! A nie! Byłem tam jeszcze zanim stworzono magiczną barierę. To, co ty teraz nazwałeś odwagą, to zwykła głupota. Wracając do tematu. Postanowiłem ją dogłębnie przestudiować. Jak się okazało, był to pamiętnik jednego ze strażników królewskich, stacjonujących w tym miejscu. Pisał w nim o krwawej walce o twierdzę i o jej żałosnym upadku. To właśnie dzięki tej księdze i dzięki jej zapiskom jestem teraz tutaj. Co teraz zamierzasz robić? Na pewno nie zamierzam tutaj siedzieć z założonymi rękami i podziwiać widoki. Już dość się nimi napawałem. Teraz jedyne, co pozostaje mi zbadać, to tą bibliotekę skrytą wysoko w górach. Biblioteka? O czym ty mówisz? Wiem tylko tyle, że należała ona do tutejszego kręgu ziemi. Magowie trzymali w niej bardzo ważne księgi i zapiski. Toteż postanowili ją wznieść w miejscu niedostępnym, a zarazem nieznanym przez ludzi. Ostatnio znalazłem w tutejszej świątyni starą mapę z dziwnym ciemnym punktem, zaznaczonym na pobliskiej górze. Być może to ta biblioteka. Okej, kurczę. Hej. Szkoda, że główny bohater nie może poprosić pana podróżnika, poszukiwacza, żeby pokazał nam tą mapę. Byłoby to całkiem interesujące. Wejdziemy sobie tędy? Tak. Myślę, że Erwina zainteresuje to, co się dowiedzieliśmy. I myślę sobie, gdzie by tutaj dalej później pójść. Na pewno na te tereny orków przydałoby się udać. Jest to dosyć ryzykowna sprawa, ale nie oszukujmy się, że tamta część wyspy jest dla nas niezbadana. Erwin? Hej. Rozmawiałem z naszym nowym znajomym. I czego się dowiedziałeś? Nasz znajomy okazał się być poszukiwaczem. Przybył tutaj po to, by zbadać to zapomniane miejsce. W trakcie rozmowy wspomniał mi o wyprawie do starej biblioteki tutejszych magów. Mówił, że skryta jest ona wysoko w górach. Znalazł też mapę z jej domniemaną lokalizacją. Coś czuję, że ta okolica nie przestanie mnie zadziwiać. Przydałoby się wybrać do tej biblioteki i dokładnie ją przeszukać. Może tam znaleźlibyśmy jakieś ważne informacje na temat tego miejsca. Muszę ci jednak przyznać, że po raz kolejny dobrze się spisałeś. Należy ci się za to nagroda. Weź to w podzięce. A więc to już koniec? Skądże? Dalej będziesz musiał mieć oko nad naszym koleżką. On jest naszym kluczem do skarbu. Bez niego nie zdobędziemy go. Okej, kurde, Erwin, myślałam, że będzie troszeczkę jakoś tak, no inaczej, no ale dobra, dostaliśmy jakieś mikstury, co ja dostałam? Chyba jakieś eliksiry po prostu. No dobrze, Jezu Maria, Boże, nie mogę się wysłowić. Mimo tego, że jesteśmy w zrujnowanym zamku, to i tak jest muzyczka ze starego obozu. Piękne. O, pan podróżnik sobie widzę, że gdzieś polazł. On teraz smaży mięso. Dobrze. Czy ja mogę jeszcze z nim zagadać, czy nie? Nie. Nie mogę, dobrze. Więc na razie dajmy sobie z nim spokój. Clarence'a coś czuję, że łatwo nie odnajdę. Szczególnie, że... No nie widzieliśmy go jeszcze nigdzie.
Troszeczkę żeśmy się szlajali, a jego nie widziałam kompletnie nigdzie. Jestem za tym, żebyśmy się przeszli. Żebyśmy się przeszli do znanych nam terenów, moi drodzy. Do znanych nam terenów. Później sobie wrócimy na te nieznane. Nie wiem, czy jest sens, żebym wykorzystywała miksturę prędkości. Chociaż nie byłoby to też chyba aż takie głupie wcale. Bo w sumie mamy kawałek mapy do przebiegnięcia. Czas trwania 5 minut. Dobra. Użyjmy tego, skorzystajmy z mikstury, którą mamy. Przez 5 minut uda nam się załatwić sporo, a mikstura na szczęście właśnie zadziała. My się tutaj mieliśmy udać, ale ja powiedziałam na razie, że tutaj nie idziemy, prawda? Tak. Dobrze, niepotrzebnie tutaj na razie skręciłam. Nieważne. My sobie, moi drodzy, teraz pójdziemy do naszego kolegi, który zapomniałam, jak się nazywa. Do tego, który został w obozie. Jeżeli chodzi o Clarence'a, to mam przypuszczenia, że poszedł do tego miejsca, gdzie znaleźliśmy te ścierwojady. Nie wiem dlaczego. Tu jest właśnie Orto. Cześć. Przysyła mnie Erwin. Oczekuję od ciebie raportu. Tak czułem, że prędzej czy później wyślę tutaj ciebie po to. Nie udało mi się za wiele dowiedzieć. Wolałem dokładnie sprawdzić przełęcz i jej okolice. I jak ci idzie? Jak na razie dobrze, przynajmniej nie narzekam na nudę. Raport sporządziłem już wcześniej. Przekaż go Erwinowi. Jasne. Świetnie. Wiecie co, przebiegniemy się. Właśnie, coś sobie przypomniałem. O. Co takiego? Ostatniej nocy obserwowałem jeden z płaskowyżów. To właśnie na nim znajdowała się jedna z opuszczonych kopalni. Nie widziałbym w tym nic dziwnego, ale w pewnym momencie zauważyłem, jak wychodzą z niej dwie postacie. Widziałeś może, jak one wyglądają? Zauważyłeś jakieś znaki szczególne? Nie, było zbyt ciemno. Ledwo zauważyłem, jak wyłaniają się z tej kopalni. Krążyli chwilę po płaskowyżu, a potem wrócili do kopalni. Chciałbym, abyś to sprawdził. Ja nie mogę opuścić posterunku, a z tego co widzę, to Erwin nie przydzielił ci konkretnego zadania. No dobrze, zajmę się tą sprawą. O, właśnie na tą odpowiedź czekałem. Informuj mnie o wszystkim. Chcę wiedzieć, co za paskudztwo się tam kryje. Okej, na płaskowyżu? Czyli rozumiem, że chodzi tam na dole. No, powiem szczerze, że jak pamiętacie, nie zapuszczałam się tam, bo tam było sporo szkieletów, były tam też wargi. To co, wyszłoby na to, że tam jest jakaś kopalnia? No bo nie oszukujmy się, tutaj żadnej kopalni raczej nie było i nie ma. Raczej nie to miał na myśli, mówiąc płaskowyż. Dobrze, sprawdzimy tutaj to miejsce. Raczej się nic nie zrespiło, ale może tutaj być Clarence, bo jak wiemy, tutaj było obozowisko. Tam jeszcze górski mech. Jejku, sporo tych roślin też tutaj zostawiłam. Czy Clarence siedzi sobie może tutaj, czy niekoniecznie? Nie, nie ma go tutaj. To znaczy, że Clarence poszedł gdzieś całkiem indziej. Całkiem gdzie indziej. Przypuszczenia mam, że mógł iść na ziemię orków, czyli tam, gdzie my zmierzamy w takim razie. Ewentualnie on się też właśnie kręci tam koło tego kamiennego kręgu na dole. Jest też taka szansa, że tak jest. No cóż, mamy mikstury prędkości, korzystajmy z nich póki możemy, bo więcej nie mam. Trzeba rozważnie, moi drodzy, rozważnie. No tutaj był dosyć spory kawałek do przejścia, więc uznałam, że mikstura prędkości to będzie dobry pomysł, szczególnie, że trwa aż 5 minut. Więc akurat w tym czasie udało nam się to wszystko zbadać i właśnie dostać się do Orwina. To się Orwin nazywasz? Nie, do Orto. Właśnie, do Orto. Musimy zbadać kopalnię na płaskowyżu. No na razie wolałabym po tych terenach chyba nie chodzić. No szkielety nie wydają się być dobrym rozwiązaniem. Jak szkielety jeszcze są w miarę ok, to te wargi mi się kompletnie nie podobają, szczególnie, że one atakują w grupie. Szczególnie też przydałby nam się właśnie nauczyciel do otwierania zamków, więc tak, mamy dwie opcje. Albo pójdziemy tutaj do góry, bo tutaj też nas jeszcze nie było, albo pójdziemy w stronę terenów orków. Myślę, że najpierw dobrze by było udać się tu. Szczególnie, że też nas właśnie nie było tutaj. Słyszę gobliny. Gdzie? A, tu.
O kurde, wojownicy. Okej, już mi tak nie robią aż takiej krzywdy jak wcześniej. Dobra, cofam to, co to miało być? Gdzie mój kryt, kurna? No to było dziwne aż. Dobra, niech będzie pełnia życia, chrzanie. Niech będzie pełnia życia, bo się przyda. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, żebym tutaj była. Słyszę, że tych goblinów to tutaj jest dużo. Są zębacze też. Okej, akurat mikstura prędkości mi się skończyła. To dobrze w sumie. Słyszę tutaj więcej tych goblinów, ale nie widzę ani jednego. Podejrzewam, że siedzą w jakiejś jaskince. Która jest za ścianą. Rozwala mnie to, że goblin wojownik mnie bardziej bije od zębacza. Gdzie te gobliny są? Cholera jasna. O, krzaki mnie blokują. Tu mogę wejść? Nie. To jakieś obozowisko. O, i tutaj są jacyś ludzie normalnie. O, tutaj chyba jest ta jaskinia z goblinami. Możemy, myślę, tutaj wejść. To wygląda jak jedna właśnie z kopalni, akurat kopalnia rudy. Nie wiem, czy to jest ta kopalnia, o której mówił Orto. Wydaje mi się, że raczej nie, że chodziło mu o inną kopalnię, bo wątpię, że Tom byłby w stanie zauważyć z takiej odległości. Akurat mamy bryłki rudy, czy ja mogę je kopać? Nie, nie możemy kopać, bo nie mamy umiejętności kopania. Nasz bohater kompletnie tego nie umie. No dobrze. Mamy kill-off. No dobrze, że gra mi daje kill-off. Podoba mi się to, ale ja wiem, że nie mogę tego kill-offa i tak używać. Tutaj ktoś śpi, Halvar. I słyszę dalej gobliny. Ciekawe. 10 wytrychów, węgiel, leczenie średnich ran i dwie małe miksturki lecznicze. Oczywiście topór obusieczny. O kurna, mogę go założyć. Gorzej, że on jest troszeczkę krótszy. Nie znam się na otwieraniu zamków. No jasne, że się nie znamy. Musimy się tego nauczyć. Mięso kopacza. Tutaj mamy Halvara. Cześć Halvar, mam nadzieję, że ty mnie nie pobijesz, bo wyglądają jak bandyci. Pobudka! Co? Kim tu licha jesteś? Twoim najgorszym koszmarem. Koniec tego dobrego. Musimy porozmawiać. Pamiętaj, ja nic nie muszę. Masz, koleś, wielkie szczęście. Z wielką chęcią przywaliłbym ci w mordę, ale jestem zbyt zmęczony na to. Wróć do mnie później. Wtedy na pewno nie omieszkam poczęstować cię moją pięścią. No, to dobranoc. Odłóż broń! What? Okej, widzę, że Halvara... Nie mogę nic z nim zrobić, okej. W porządku. Gdzie te gobliny są? Kurna, słyszę, a... Wychodziłoby na to, że ja tych gości muszę zaatakować, pobić, whatever. Tu jest Doen. O cholera, Straż Królewska! A już myśleliśmy, że to prawdziwe odludzie. Nie próbuj ze mną żadnych sztuczek. Rzuć miecz na ziemię, chyba że chcesz inaczej ze mną porozmawiać. Ej, spokojnie. My nie chcemy mieć żadnych kłopotów. Bądź człowiekiem i schowaj tą broń. Porozmawiamy. Okej. Co ty tutaj robisz? Nie ty, ale wy. Nie jestem tutaj sam. Wraz z Halvarem postanowiliśmy tutaj zamieszkać. W Korinis narobiliśmy zbyt dużego bagna. Straż nie dawała nam żyć i trzeba było uciekać. W desperacji nie wiedzieliśmy, gdzie się zaszyć, aby straż nas nie znalazła. Te stare ruiny na północy wyspy wyglądały obiecująco. Jak się już później okazało, ktoś nas wyprzedził, a byli to jacyś magowie. Postanowiliśmy nie wchodzić im w paradę. Spotkanie z takim magiem mogłoby być bolesne.
Ostatecznie wybraliśmy jaskinię znajdującą się na terenie tych ruin. Wszystko toczyło się po naszej myśli do momentu, kiedy nagle kupa gruzu zamieniła się w najprawdziwszego golema. Wzięliśmy nogi za pas, wtedy to wpadliśmy do głębokiego tunelu, a nim zawędrowaliśmy tutaj. Od tego czasu to miejsce stało się naszym nowym domem. Mhm. Gdzie jest teraz Halvar? Cały czas siedzi w kopalni. Przez większość dnia odpoczywa. Dam ci jedną radę. Nie przeszkadzaj mu. On nie lubi, jak ktoś mu przeszkadza w odpoczynku. Bywa wtedy bardzo agresywny. Jak się wam tu żyje? Muszę przyznać, że nie najgorzej. Jedyne, co nas trapi, to pożywienie. Nie jesteśmy myśliwymi, nie zawsze uda nam się coś upolować. Przez ostatnie kilka dni nie mieliśmy nic w ustach, nawet kawałka stęchłego mięsa. Jako, że udało ci się nas znaleźć, chciałbym cię poprosić o wykonanie jednej przysługi. Chcesz, abym przyniósł wam jedzenie, tak? No, brawo! Widać, że umiesz czytać w myślach. Wystarczy, jak przyniesiesz nam 10 udźców ścierwojada, 5 kawałków sera, 3 bochenki chleba i 3 butelki wody. Taki zapas powinien nam wystarczyć na kilka najbliższych dni. Dobrze, a co dostanę w zamian? Nie uśmiecha mi się latać po całej dolinie za kilkoma ścierwojadami i to jeszcze za darmo. Widzę, że trafiłem na równego gościa. Dobrze, w zamian za przyniesienie nam jedzenia nauczę cię sprawnie otwierać zamki. Zajebiście. To chyba dobra oferta, nieprawdaż? Umowa stoi. Jest zajebiście. Znakomicie. Wydaje mi się, że mamy wszystko. Mam dla was jedzenie. Wspaniale, daj mi je. Proszę bardzo. A, co z naszą umową? Ciągle aktualna. Powiedz tylko, kiedy będziesz gotowy, a zaczniemy lekcję. Świetnie, dawaj. Naucz mnie otwierać zamki. Potrzebny jest ci jedynie wytrych. Jeśli będziesz poruszał nim w zamku ostrożnie w prawo i w lewo, możesz odblokować mechanizm. Ale jeśli przesuniesz go za daleko lub za szybko w złym kierunku, to od razu się złamie. Im więcej masz doświadczenia, tym mniej wytrychów będziesz potrzebować. To właściwie wszystko. W sumie to masz tu kilka wytrychów na start. Dzięki wielkie, mamy już chyba ze 30. Ciekawi mnie tylko, czy się kodzik zmienia. Mam nadzieję, że nie. W ogóle mam jakiś pierścionek, a to do many. Ale tutaj widziałam jakiś pierścień. Mikstura, złoty pierścień, ale tutaj jest... A to jest kolejny amulet, dobrze. Dobrze albo niedobrze, co to za amulet? Pancerz, magia... Magią strzałami... W ogóle powinnam sobie zmienić na ten amulet chyba, bo jest troszeczkę jednak... Ma więcej tej ochrony. Dobrze, no jesteśmy w nowym miejscu, to jest fakt, to jest prawda. Stąd widać naszą twierdzę. I widać tamtą stronę, gdzie już powoli zaczynałam przechodzić, ale no, nie zrobiliśmy tam jeszcze zbyt wiele zamieszania. Tutaj jest jakiś kołowrotek. Co to robi, ja się pytam. Nie mamy łoju, dobrze. Pytanie, nie, może to zamyka drzwi do kopalni, czy coś w tym stylu. Moment. Mogłam tutaj coś podnieść? Wydawało się, jakbym mogła, ale teraz nie mogę. No dobrze. Mamy tutaj też kilka zębaczy do wyklepania. Żaden problem to nie powinien być, szczególnie teraz, kiedy mamy troszeczkę lepszą broń. Przydałby się jakiś teleport w tę stronę, ale wątpię, że takowy znajdę. Wiecie co? Nie będę się bawić z tymi zębaczami. Cześć! Zębacz na hita schodzi. Pięknie. Szkoda, że nie umiemy nic z nich wyciągać. O, właśnie też tam myślałam, żeby zejść na tamtą stronę. Dobra, te głazorosty tutaj rosną. O, coś mi tu mruczy. Co robi ten głazorost? Bo ja nawet nie wiem. Ja skłuczę ziele 6 punktów trafień. Dobra, jest ich tutaj trochę. Pozwólcie, że te akurat może wyciągnę w miarę pojedynczo, bo jest ich więcej niż 2, niż 3. Nie chciałabym jakichś kłopotów z nimi później. W sensie ja wiem, że większość z nich to już chodzi mi na hita, no nie? Ale lepiej nie przesadzać.
No i tak uznały, że atakują mnie w grupie. Dobra. No dawaj, zębaczu. Widzę, że grupka zębaczy już nie stanowi żadnych problemów. Sprawdzę, czy one czegoś nie miały przy sobie, bo wiecie, mogły coś zeżreć i przy okazji mieć... czy coś. Widzę też, że robi się wieczór. Przydałoby się dostać do jakiegoś łóżka, tylko że z tym będzie raczej problem. No chyba, że ściągniemy tamtego gościa z miejsca, gdzie spał. W ogóle zastanawiam się, dlaczego główny bohater się nie pyta stricte, jak ci ludzie się tutaj dostali, bo oni mówią, że byli w Korinis wcześniej, a nagle są tutaj, no to nawet jeżeli prześlę od strony gór, to którędy? No bo to jednak jest ważna sprawa, wtedy mniej więcej wiadomo, jak trafić z powrotem do Korinis. Dobrze, potrzebujemy się przespać, żeby nie chodzić po ciemku. Ewentualnie możemy wrócić do zamku. Szczególnie, że i tak będziemy w tamte okolice iść. Tylko, że najpierw chciałabym jeszcze spróbować obrabować te skrzyneczki. Tam nie było żadnej skrzyni, ale tutaj była przy halworze jedna. Widzę, że przy halworze, ale widzę, że on wstał w ogóle. Do rana sobie się prześpimy. Z mojego łóżka. Widzę, że on wstaje w nocy. Halvar? Możemy porozmawiać jeszcze raz? Nie do łóżka. Fuck. O, cześć. Możemy jeszcze raz? Nie. Dobrze. To idź sobie spać. Mam się nie przejmuj. Dobrze. Pierwszy kufer, moi drodzy. Prawo, lewo. Co w kuferku? 40 sztuk złota i 3 bryłki rudy i pochodnie i skórzany pancerz. Nie wiem, po co mi skórzany pancerz, ale może się przyda. Dobrze. To co? Może się przeteleportujemy do twierdzy. Tylko widzę, że coś mi się pobagowało. Super. Możemy jednak. Fajnie. Pan podróżnik chyba chwilowo nam jest niepotrzebny. Ale może Erwin będzie chciał... On widzi, że Erwin teraz jest na placu. Na dole chyba. I powinien sobie ćwiczyć. Coś mi się tak wydaje. Albo stać przed bramą. Kurna, gdzie on jest? Wiecie co, nie wiem, ale chyba powinniśmy skorzystać z okazji, że tutaj jesteśmy i pootwierać kuferki. Bo też ich tutaj sporo w zamku było. Więc nie traćmy może czasu i otwierajmy skrzynki. Tutaj nie było żadnych skrzynek na górze. Tutaj była jedna. Prawie bym ją ominęła. Lewo. Prawo, lewo. Okej, kolejna taka sama skrzynia. 6 strzał, 10 bełtów, 2 młotki, ekstrakt many i 8 sztuk złota. Ja mam chyba... Tak, przez to, że mamy 70 punktów zręczności, to nie powinny nam się łamać wytrychy raczej. Szansa na złamanie wydruchu będzie naprawdę niewielka. Okej, widzę, że Erwin jest na dole. W takim razie może zainteresuje go to, co znalazłam na płaskowyżu. Nie wiem, czy to płaskowyż. Nie interesuje go to, że znaleźliśmy jakichś bandytów. Pewnie kazałby nam ich zabić, zająć życie. Ale no, wyświadczyli nam przysługę, a my im, prawda? No dobrze. Tutaj też były jakieś kufry. Tak, na pewno jeden był. Prawo, lewo. Super, jeden wytrych się złamał. 5 chlebów, 7 piw, 4 serki i udziec cierwojada. Dobrze, super. Jezu, jak dobrze jest otwierać skrzyneczki, moi drodzy. Dobrze, sprawdźmy jeszcze tutaj na zewnątrz, czy nie były. Właśnie, tutaj też była jakaś skrzynka. Tutaj sporo tych pomieszczeń było, zacznijmy od tego, więc... Lewo, prawo. Naprawdę? To był pusty kufer zamknięty na wytrych.
Dlaczego ktoś mi zrobił taką krzywdę? Co to miało być? To było takie chamskie gro. Ej, tak się nie robi, poważnie. Wiecie co, nie pamiętam, czy na tej wieży były jakieś kufry, więc niestety musimy tutaj wejść ponownie. Nie wiem, czy nie pootwierać sobie reszty tych kuferków przypadkiem poza nagraniem, wiecie? W sensie... Chociaż w sumie dobrze by było zrobić to na tutaj przy was, szczególnie, że tych kufrów też nie było jakoś bardzo dużo. Dobrze, tutaj otwarte wszystko, tam na zewnątrz nie było żadnego kufra. Dobrze, nie mamy co się spieszyć przecież. Grać można, wiecie, dowoli, no nie? Ej, ja tutaj nie byłam? Sobie jaja robicie ze mnie? Tylko nie pozbierałam? Tytoń miodowy. O kurde. To nawet nie wiedziałam, widzicie, że ominęłam jakieś miejsce w ogóle tutaj w tym miejscu. Miejsce w miejscu ominęłam, tak. Ma to sens. Dobrze, sprawdźmy więc, co tutaj można znaleźć. O, to jest to miejsce, do którego zastanawiałam się, jak wejść. Bitwa o twierdzę. Mamy jakiś taki ale pamiętnik, ale książkę. Dobrze, sprawdźmy więc za chwilę to. Bitwa o twierdzę. Ten dzień spadł na nas jak grom z jasnego nieba. Orkowie zeszli z góry jak lawina, niszcząc po drodze wszystko, co napotkali. Nikt nie spodziewał się tego ataku. Orkowie szybko przeszli do ataku. Pierwszą bitwę stoczono zaraz na polach przylegających do twierdzy. Walka była niezwykle zażarta. Żadna ze stron nie odpuszczała, ale ostatecznie szala zwycięstwa przechyliła się na stronę ludzi lorda Remona, powinniśmy czytać. Wielu obrońców zginęło, ale to dopiero był początek. Lord, z obawy przed kolejnym atakiem, kazał zamknąć wrota warowni. Tak też uczyniono, orkowie nie odpuszczali. Następnego dnia przystąpili do oblężenia. Tym razem Remon czuł, że nie zdołają obronić zamku. Nie byli w stanie nawet prześlizgnąć się przez zasieki wroga. Po kilku dniach orkowie szturmem zdobyli zamek. To była najkrwawsza rzeź w historii Torgardu. Zginęli wszyscy, nawet magowie. Tylko ja uszedłem żywy. Arcymag ziemi, Trekar. Okej, czyli wygląda na to, że ten arcymag prawdopodobnie przebywa w górach, skoro spisał ten pamiętnik i skoro wiemy, że w górach są magowie. To w takim razie jest duża szansa, że go tam znajdziemy. Wow, naprawdę interesująca sprawa. Tutaj nie było raczej żadnego kufra. Tutaj mógł być kufer, bo tutaj... Byłam tutaj już, czy nie? Byłam, bo był ten kocioł. Dobrze. W ogóle widzę, że pan poszukiwacz gdzieś zniknął. Wychodziłoby na to, że znajdziemy go w przyszłości, w jakimś innym miejscu. Tutaj żadnego kufra. Ojejku, jejku, jejku. No, otwieraj już te drzwi. Tutaj chyba kufer jakiś był, czy nie? Był kufer. Lewo, nie, prawo. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Okej. Trzy piwka, ognista strzała i siareczka. Wiecie co, przejdę się tam jeszcze raz, bo zastanawiam się, czy na pewno nie ominęłam żadnego kufra. Dobra, na pewno tutaj niczego nie było. W porządku. Sprawdzamy więc dalej. Tutaj jakiś kufer był? Nic z tych rzeczy. No to widzę, że powoli mamy cały zamek z głowy. Powoli, ale jakoś idzie. Dobrze, tutaj już nic. W porządku. Ja wiem, że takie otwieranie skrzyneczek może być nudne. No chyba, że ktoś lubi openingi, nie? Ja osobiście otwieranie skrzynek bardzo lubię, szczególnie w gotiku. Tutaj u kowala jakaś skrzynka. Ej, tutaj też nie byłam. Jak ja badałam ten zamek? Ktoś mi to wytłumaczy? Tutaj łuk związu zostawiłam. Płyta pancerza spełzacza. Wow. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Tutaj jeszcze było pełno żarcia. I coś za ścianą się na mnie triggeruje, tak jakby. Że za ścianą to chyba raczej nic nie ma, nie? Orzesz w mordę.
Tu jeszcze chleb. Jak ja... Wiecie co, ja mam chyba coś już ze wzrokiem, nie? Słyszę szczury. I tam. Tutaj była kuźnia. Kurde, wygląda na to, że mogliśmy mieć wcześniej lepszą broń. Wow. Kiepskie półtora ręczne tutaj są. Kruczy dziób, obusieczny. No, obusieczny to już mamy akurat. Lewo, nie. Prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Co w kuferku? 7 wytrychów, surowa stal, kiepski długi miecz, rębi czerep. Jakaś lepsza broń? Czy nic z tych rzeczy chwilowo? Kruczy dziób, 19 punktów siły za mało. Wow. Tutaj ile węgla? Surowa stal, kurczę, młotek, tam też leży. Ja to wszystko ominęłam, no nie? Wierzycie w to? Bo ja nie. Lewo, 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 lewo. Lewo, 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 prawo. Okej, okay, fajnie. 3 ekstrakty i ogniste ziółko. Powoli, moi drodzy, zbliżamy się do końca tego odcinka. Ciekawi mnie, czy Orto chodziło o właśnie tamten płaskowyż, tam gdzie znaleźliśmy tych bandytów. Powiem wam, że jeszcze w dzisiejszym odcinku chciałabym skończyć te skrzynki tutaj na zamku. Ta jest chyba otworzona przeze mnie, nie? Tak, ta jest otworzona. Chciałabym skończyć te skrzynie i w kolejnym odcinku wrócimy sobie po inne kuferki. Lewo, nie, prawo, prawo, lewo, lewo, nie, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. 40 sztuk złota, udziec, kulista ryba, coś w niej będzie, lodowa strzała i pochodnie. Od razu sobie sprawdźmy tę kulistą rybę. Ona powinna być... Nie, ona będzie tutaj na dole raczej. Mamy też skórzany mieszek, 10 sztuk złota. Sekstans. Gdzie ta kulista ryba? Mam cię. Bryłka rudy była w niej. Okej. Okay. To co, wejdźmy jeszcze na górę, bo nie pamiętam do końca, czy jakieś skrzynki tam jeszcze były. Wydaje mi się, że nie, ale muszę się upewnić, że na pewno żadnego kufra nie było. No cóż, troszeczkę jeszcze wchodzenia po drabinach i tak dalej, no ale będziemy mieli to później z głowy. Wow, podoba mi się, że znaleźliśmy dzisiaj właśnie nauczyciela do otwierania zamków. No bo teraz będzie już dużo fajniej. Otwieranie zamków w goticzku to jest coś, co uwielbiam. Więc będzie super. Dobra, mam nadzieję, że nie spadnę. Nie. Okej. I zostało nam chyba ostatnie pomieszczenie. A tutaj nic nie ma? Za węgłem? Nie. Dobrze. Zostało nam ostatnie pomieszczonko. O, i przy okazji tutaj jest klucz, więc możemy też otworzyć te cele. Okej. Okay. Rybka. Jeszcze jedna rybka. I jabłuszko. Ciekawe, czy jabłuszka dają bonus do siły, tak jak to zawsze było. W ogóle też mnie to śmieszy teraz, że przegapiłam ten kluczyk. Tutaj same łóżka. W ogóle byłoby to takie trochę nieintuicyjne, gdybym poszła spać do celi chyba, no nie? Do łóżka. Nie. Prawo. Prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Miksturki, wytrychy, amulet ognia. W ogóle gra daje mi bardzo dużo amuletów, a bardzo mało pierścieni. Troszkę mnie to irytuje. Mam nadzieję, że sobie nie rozwalę twarzy. Nie, udało się na szczęście. I wydaje mi się, że pan podróżnik sobie stąd gdzieś poszedł, bo go tutaj już nie ma. Wydaje mi się, że, obskrobaliśmy cały zamek raczej.
Tutaj jeszcze możemy wejść i sprawdzić, czy czegoś nie zostawiłam. Właśnie, tutaj jeszcze może być jedno miejsce, gdzie nie zabrałam czegoś. Nie, widzę, że mamy wszystko. Myślę tylko, czy tam na górze coś jest. Tam się w teorii da wejść, ale nie widzę, żeby tam coś leżało. No dobrze, moi drodzy, myślę, że będziemy się na dzisiaj żegnać już. W ogóle Erwinowi widzę, że nie mogę dać tego raportu na razie od Orto, co mnie troszeczkę irytuje, no bo jednak, wiecie, mamy już jeden raport, w ogóle przeczytam go sobie. Okej, widzę, że gra mi nie daje, więc może nie będziemy jednak kombinować. To jest ten zapis przed chwilą? Nie. Moment. Nie. 29. Tu jest ten zapis. Wczytamy się, pozwólcie, bo nie chcę, żeby coś się stało dziwnego z tym listem. No i co, moi drodzy? Myślę, że na dzisiejszy odcinek to byłoby wszystko. W kolejnym odcinku udamy się w stronę tych ziem orków. Naprawdę myślę, że w takim wypadku Claresa znajdziemy właśnie tam. Bo to jest jedyne miejsce, gdzie nas nie było. Nie licząc tego kręgu oczywiście, ale... W sumie moglibyśmy tam teraz się chyba pokręcić przy tym kręgu. Zębacze już nie są żadnym problemem. Wargi... No w sumie właśnie nie wiem, musielibyśmy to sprawdzić. I szkielety też musielibyśmy sprawdzić. Tam jeszcze jeden cieniostwór był. Nie wiem. Możemy tam się przejść, ale myślę, że przede wszystkim pójdziemy na razie do przodu, a nie będziemy się cofać. Chociaż tam też nam zostały kuferki jeszcze. Szczególnie w okolicy obozu Orto i w okolicy... były tam chyba też kuferki, tam gdzie szukaliśmy dla Clarensa górskiego mchu. Ale no dobrze, to sprawdzimy, ewentualnie udam się tam poza odcinkiem, żeby nie marnować już tam czasu, bo już tam w sumie byliśmy dzisiaj. Zobaczymy. Dobrze, jeżeli film Wam się podobał, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, jakiś miły komentarz, a jeżeli chcecie widzieć więcej, to zachęcam do subskrypcji i do kliknięcia dzwoneczka, żeby otrzymywać nowe powiadomienia. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się. Cześć.